Obecnie najczęściej zakrzepicę leczy się zachowawczo, to znaczy lekami. Jeśli pacjent ma zakrzepicę, powinniśmy wdrożyć odpowiednią terapię, zależnie od tego, gdzie ta zakrzepica się znajduje i jak duże jest ryzyko zakrzepicy. Jeśli to jest poważna, groźna zakrzepica, na przykład żył głębokich i to dużych, takich jak żyły udowe czy żyły biodrowe, wtedy pacjent będzie wymagał heparynoterapii, czasem nawet hospitalizacji, czyli leczenia heparyną w warunkach szpitalnych. Natomiast najczęściej zakrzepica będzie występowała w żyłach powierzchownych, w żyłach podudzia, w małych naczyniach. Wtedy, choć potrafi być bardzo dotkliwa i bolesna dla pacjenta, jej ryzyko jest stosunkowo małe. Niekiedy nawet nie wymaga leczenia heparynu, natomiast zawsze będzie wymagało odpowiedniego nawodnienia. Leczenia przeciwbólowego i stosowania pończochy uciskowej, takiej, która pozwoli ucisnąć kończynę, zamknąć, czy ucisnąć żyły, tak żeby krew swobodnie wracała do serca i nie zalegała w kończynie. Tylko w ten sposób można skutecznie wyleczyć zakrzepicę.